Prezentuję Wam dziś kolejną dawkę gliczy oraz bugów z gier Pokémon. Zaczynajmy! Pokémon Let's Go Pikachu i Eevee to tytuły, które mają bardzo limitowaną ilość Pokémonów i minimalną ilość podstawowych funkcji, co powiedziałbym odzwierciedla się w tym, jak dobrze te gry są dopracowane. Nie znajdziemy tu wielu błędów, ale jeden z nich, jestem pewien, wystąpił podczas Waszej podróży, jeżeli w tą grę graliście. Chociaż nie zdziwię się, jeżeli go nie zauważyliście. Otóż za każdym razem, kiedy Wasz przeciwnik używa przedmiotu podczas walki, gra pokazuje tekst, że to Ty używasz przedmiotu. Nie psuje to w żaden sposób gry, ale dziwne, że tego nie wyłapali. Shedincha to Pokémon posiadający umiejętność Wonder Guard, która blokuje każdy atak, jeżeli ten nie jest super efektywny. Jednak w czwartej generacji istnieje jeden wyjątek od tej reguły. Jedyny atak, który kompletnie ignoruje działanie tej umiejętności. I jest to Firefang. Teraz pewnie niektórzy z Was myślą, że straciłem rozum, bo Shedincha jest typu robaczego, czyli Firefang naturalnie jest jednym z ataków, który powinien na nią działać. Dokładnie, na Shedincha. Ale co jeżeli inny Pokémon zdobędzie tą umiejętność? Na przykład Ralts, która może ją skopiować dzięki jej własnej umiejętności Chase. W tym przypadku jedynie ruchy duchowe, mroczne oraz robacze powinny mieć jakikolwiek efekt, ale jak widzicie, Firefang wciąż jest w stanie Ralts zranić. Przez typ Shedincha nie jest to coś, co łatwo samemu odkryć. Wyjaśnieniem tego błędu jest to, że ruch Firefang ma przypisane numer 273, czyli jest tuż obok Shadow Force z numerem 272. Shadow Force to atak, który zajmuje dwie tury. W pierwszej turze nie ma on wpływu na atakowanego Pokemona, więc podobnie jak Solar Beam czy Fly, jest uwzględniany w grupie ruchów, na które Wonder Guard nie będzie mieć żadnego efektu w pierwszej turze ich użycia. A przynajmniej powinien być w tej grupie, ale popełniono mały błąd i zamiast tego trafił tam Firefang, który działa natychmiastowo, czyli w pierwszej turze, w której Wonder Guard się nie aktywuje. Nie wydawajcie mnie Nintendo, bo mnie dojadą, ale powiem wam, że w drugiej generacji gier istnieje całkiem prosta metoda na klonowanie Pokémonów. Najpierw musicie schować Pokémona, którego chcecie skopiować, do komputera. Następnie zmienić pudełko, do którego pragniecie, aby wasze Pokémony były wysyłane, co trzeba było w generacji drugiej robić ręcznie i co poprosi was również o zapisanie gry. To jest kluczowy moment, od którego zależy, czy ta sztuczka się powiedzie, czy zniszczy wam grę. Około pół sekundy po tym, jak napis zostanie w pełni wyświetlony, zrestartujcie grę. Jeżeli wszystko się powiodło, to w twojej drużynie wciąż powinien znajdować się Pokémon, którego przed chwilą wsadziłeś do komputera, a w komputerze będzie jego dokładna kopia. Możecie użyć tego nawet do skupywania 5 Pokémonów naraz, bo tyle można maksymalnie wyjąć naraz z drużyny. Dodatkowo klony będą trzymały również przedmiot trzymany przez oryginał, co oznacza, że jest to również prosta metoda na zdobywanie Rare Candy, Master Balli czy TM-ów. I tak łatwe jak te czynności się wydają, pamiętajcie, że niepoprawnie przeprowadzone mogą uszkodzić wasz zapis gry, dlatego lepiej sobie to poćwiczyć na boku. Gold, Silver i Crystal mają również nieco inne okienka, w których gra powinna zostać zrestartowana, więc to też miejcie na uwadze. Jeżeli zamiast identycznego klona dostaniecie znak takie zapytania albo inne nietypowe poczwary, lepiej je wypuśćcie na wolność i zastanówcie się, czy na pewno chcecie się bawić w Boga. Od czasu wprowadzenia podwójnych walk, gry Pokémona czasami dadzą ci do walki towarzysza, który udzieli ci w potyczce pomocy. Przyznam się, że nieraz zaatakowałem Pokémona mojego pomagiera tylko dlatego, bo chciałem zobaczyć, czy mogę. I najwidoczniej uraza, którą czują do mnie i pewnie masę innych osób, te kontrolowane przez sztuczną inteligencję postacie, została przelana w ciało Hała w Pokémon Sun i Moon, ale tylko, jeżeli jako startera wybrałeś Rowleta. W Elder Paradise, w podwójnej walce, w której jest on po naszej stronie, po tym jak straci Raichu i wystawi Primarinę, istnieje szansa, że użyje on ruchu Z na twoim Pokémonie. Jest to spowodowane najpewniej tym, że atak, który kryje się pod ruchem Z, to Sparkling Aria, posiadający dodatkowe efekty zneutralizowania statusu płonięcia, przez co gra uznaje go za ruch wspomagający, którego warto na towarzyszu użyć. Niestety Hał ma również zaprogramowane, aby zawsze aktywować ruch Z, co tworzy widowiskową scenę zdrady. We wczesnych japońskich wersjach Pokémon Diamond i Pearl, po wejściu do pokoju Arona, pierwszego członka elitarnej czwórki, możemy użyć na drzwiach wejściowych HMU Serf, który pozwoli wydostać nam się z pomieszczenia i wejść w czarną otchłań. Efekt ten jest znany jako Void Glitch. Został on wcześniej wyłapany i załatany w późniejszych wydaniach gry, przez co nigdy nie dało się go wykonać w wersjach przeznaczonych na zachodni rynek. Przynajmniej nie w sposób widoczny na nagraniu. Diamond i Pearl ładuje maksymalnie 4 kawałki mapy składające się z kwadratów, których bok ma długość 32 pól. Kiedy poruszamy się do przodu, mapa za nami zanika, aby zwolnić przestrzeń na to, co ma się przed nami pojawić. Gra wie, że powinna zmienić wyświetlane elementy mapy, kiedy gracz wejdzie na odpowiednie pole. Oznacza to również, że jeżeli gracz wie, gdzie te pola się znajdują, może on wymusić na grze szybkie zmienianie dużych części mapy. Proces ten znany jest jako tweaking i może doprowadzić do bardzo ciekawych efektów. Po pierwsze, gra może się po prostu zawiesić. Po drugie, może ona nie załadować odpowiednio terenu i zamiast tego wyświetlić czarną przestrzeń, na którą nie zawsze możemy się dostać. I po trzecie, może ona załadować niepoprawną część mapy, która wróci do normy, po tym jak otworzysz menu zasłaniający cały ekran. To dzięki tej trzeciej opcji możemy w bardzo prosty sposób odtworzyć Void Glitch w każdej wersji Diamond i Pearl. Jeżeli w Jubilife City dokładnie w tym miejscu wykonasz następujący ruch na rowerze, gra powinna niepoprawnie załadować część ścieżki
ścieżki 203. Jeżeli staniesz na tym polu i otworzysz menu, aby zrestartować mapę, znajdziesz się wewnątrz budynku. Robiąc krok w dół, twoja postać wejdzie do środka, jednocześnie wychodząc poza obszar wnętrza pomieszczenia. Zapisując w tym miejscu, bardzo łatwo jest zepsuć sobie grę, ale jeżeli wiesz co robisz, a dokładniej, jeżeli perfekcyjnie odtwarzasz to, co poradnik na YouTube ci mówi, aby zrobić, możesz za pomocą tego glitchu dotrzeć do lokacji ukrytych za eventowymi przedmiotami. Oznacza to, że pozwala ci to na schwytanie Darkraya, Shaymina i nawet Arceusa. Wymaga to bardzo precyzyjnego poruszania się po ciemnej przestrzeni, ale dzięki wbudowanemu krokomierzowi, przy małym wysiłku i skupieniu, jest to jak najbardziej osiągalne. Jeżeli macie propozycje bugów i glitchy, które chcecie zobaczyć w następnym filmie, serdecznie zachęcam do pisania o nich w komentarzach. Po więcej nowości, ciekawostek i wszystkiego innego o Pokemonach, zachęcam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia w następnym materiale.